Stara zapora wodna. Bardowik. Bardowik. Niezwykłe miasto. Powstałe w 700 roku. Gdzie było 9 kościołów. Pozostała olbrzymia katedra świętego Piotra i Pawła. Znajdujemy się na terenie dworu zagrody świętego Mikołaja z 1251 roku. Potem tutaj powstała śluza. Co niezwykłe. Henryk Lew często był tutaj. Przodek polskiej królowej. Nagle w 28 października 1186 roku zniszczył Bardowik i kazał wybudować Lübeck. Lübeck powierzył to zadanie swojemu rycerzowi Adolfowi II Schauenburgowi. Jego syn Adolf III założył portowe miasto Hamburg. Jego synowie Adolf IV to był pradziadek polskiej królowej. Po wygranej bitwie założył 7 miast. Został świętym mnichem, franciszkaninem. Założył wiele klasztorów. Dwóch z tych klasztorów, franciszkanów i dominikanów, znajdowało się w Hamburgu, gdzie na tym miejscu stoi teraz ratusz. Ratusz, w którym Anglicy przejęli Hamburg 3 maja 1945 roku. Tego dnia Anglicy zbombardowali statki z więźniami obozów koncentracyjnych. Zginęło 8 tysięcy ludzi. Tutaj wysiedlono wszystkich Niemców i osiedlono tylko Polaków z obozu. Bardowik przy śluzy. 5 listopada 2020 roku.